kochani, witajcie w nowym filmie. Witam się z wami z łóżka, gdyż troszeczkę kiepsko się czuję i leżę sobie przykryta, tak jak widzicie. No i co, kochani, jest dzisiaj 17 grudnia, tak? Dobrze, ja mówię dobrze. Nie było wczoraj vloga, słuchajcie. No bo nie dałam rady. Miałam kiepski dzień. I nie dałam rady, ale dzisiaj staram się coś nagrać i przyszłam po prostu do was coś tutaj pogadać. Pewnie to będzie klejony film. Jest godzina, słuchajcie, no za 23. W ogóle słońce wyszło i jakoś tak mnie nastroiło do tego, żeby wziąć za tą kamerę i się do was odezwać. Muszę umyć włosy, tak jak widzicie, już są strasznie zmęczone. Ale się zastanawiam czym, bo ten mój szampon to zmienił się. Nie wiem, powiem wam, jestem w kropce. I muszę coś na to wymyślić. Może spróbuję jakiegoś dermokosmetyku znowu. Chociaż no mówię, próbowałam i tego Oleana i Emolium i różne takie właśnie podobne, no i... A jak byłam u trychologa, to te osoby, co mnie dłużej oglądają, to pewnie pamiętają, jak kobita mi dała szampon z aloesem, gdzie ja, wiecie, mam nietolerancję aloesu. I dała mi i jeszcze mi przepisała kurację taką na 8 razy i która wynosiła łącznie 900 zł. Także robią interesy niezłe, nie? W ogóle ten trycholog to była jakaś pomyłka, bo to była jakaś taka mała klitka w salonie fryzjerskim. Miga mi bateria. I po prostu to było tak marny profesjonalizm, że aż po prostu nie wiem. Chciałam, kurde, z wami sobie poczytać jeszcze komentarze, ale miga mi bateria, muszę podładować i wtedy się do was odezwę. I oglądam sobie w ogóle Vlogmasa Kamili na telewizorze i chciałam tutaj wejść w komentarze. Kurde, nie wiem, czy to właśnie, czy teraz mi się uda. Postaram się. Słuchajcie, będę szła do tego wesołego miasteczka w najbliższym czasie, więc będzie fajniejszy trochę film. I tutaj chciałam wam powiedzieć, przeczytać komentarz, który dostałam właśnie od Ani i Marka 3013. Magdalenko, wyrzucam z życia powinnam, muszę, należy, trzeba, z tymi słowami się nie lubimy. Pomyśl, toksycznych ludzi usuwaj. Im prędzej, tym lepiej. Znajdź przede wszystkim w sobie najlepszą przyjaciółkę. Cieplutko pozdrawiam. No właśnie, ja się tego cały czas uczę, żeby siebie pokochać, żeby siebie akceptować, żeby no, znaleźć sobie tego przyjaciela. Bo na razie to tak, wiecie, różnie z tym jest i nie zawsze, słuchajcie, nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to jest łatwe. Ale staram się, żeby to zmienić. Co, kochanie, dzisiaj jest w ogóle niedziela handlowa. I dzisiaj miałam w planach pójść na zakupy, bo w ogóle teraz im bliżej do Wigilii, tym będą większe wyprzedaże, wiecie, ozdób świątecznych, jakichś takich pozostawionych kalendarzy adwentowych. I był taki jeden kalendarz z Lego, który mi się mega podobał, który kosztował 100 i za szkoda, że go nie wzięłam, ale teraz jakby się udało, to może by był po kosztach, to bym sobie wzięła. Bo ja lubię Lego, słuchajcie, i mi się takie rzeczy podobają. Bo wiecie, że jestem trochę kolekcjonerem. I może jakby mi się udało, to może jakoś po kosztach. No, czemu nie? Ale no, to muszę się lepiej poczuć, na razie jest średnio. I
Wczoraj sobie oglądałam filmy, słuchajcie, ten dzień poświęciłam totalnie na reset. Oglądałam sobie filmy, oglądałam Naprzód, tą bajkę. Dzisiaj też będzie okienko z kalendarza. Aha, muszę te dwa okienka z kalendarza, to wrzucę Wam teraz. Adwentowego. Kochani, bo zapomniałam, że przecież no jak nie było vloga, no to to trzeba otworzyć. No i co? Odpoczywam, leżę, idę jeszcze ładować baterię dalej i później się do Was odezwę, żeby coś jeszcze tutaj się odezwać. Może, nie wiem, czy będę wychodzić, bo się no naprawdę czuję źle. Ale na pewno będę troszeczkę sprzątać, więc na pewno jakieś ujęcia, takie mini clean with me będzie. W środę idę na zakupy świąteczne, to na pewno Wam coś nagram. Bo będę kupowała sobie te wszystkie rzeczy, wiecie, do tych filmików, co chciałam Wam nagrać, te słodkości i tak dalej, także... No, myślę, że może troszeczkę więcej będzie materiałów. Tymczasem się rozłączam i później się do Was odezwę. Kochani, jestem z powrotem. Już troszkę podładowałam baterię. Boże, te moje włosy dzisiaj to jakaś katastrofa. Czekajcie, o, może tu stanę. Nie wiem, gdzie dobre światło będzie. Co wam chciałam powiedzieć? Minęło trochę czasu. Ja się ogarnęłam. Już wyszłam z tej pościeli. Humor mi się poprawił, słuchajcie. Czekajcie, tu jest głośnik, dobra. Humor mi się poprawił. Troszeczkę, więc wzięłam za kamerę. Troszeczkę plików poleciało z... Jezu, mam nadzieję, że tego bałaganu Wam tam nie pokazałam. Troszkę poleciało fragmentów z telefonu, to co w międzyczasie nagrałam. A teraz biorę się za sprzątanie. W ogóle chciałam, kochani, któryś dzień... Jezu, tutaj gorsze światło. Pokażę Wam, jak moje półki wyglądają. Właśnie tak wyglądają moje szafki. W ogóle jest. Co to w ogóle jest? Chciałam, kochani moi, z Wami sobie na filmie posprzątać te szafeczki przed świętami. Bo w tej pierwszej tutaj jest od okapu. Jest od okapu tutaj ta rura, idzie, więc nie trzeba tutaj nic robić. A w tej ostatniej też jest bałaganik. Też jest bałaganik. O, taki, o, widzicie. Będziemy sobie sprzątać na pewno razem te półeczki na filmie. Jezus. O, tu może lepiej. To w jakimś kolejnym po prostu, jak będę miała wenę, jak będę się dobrze w miarę czuła, to będziemy sobie sprzątać właśnie na filmie. Chcę się wziąć za kuchnię po prostu, uporządkować to, powycierać tam. Wiecie, co nie potrzebuję, to out. Żeby to miało ręce i nogi, tutaj jest kij odmiotły, jakby co, bo będę zamiatać zaraz. No, humorek tymczasowo lepszy, także korzystam z tego i przychodzę do Was bardziej uśmiechnięta. Widzicie, sweterek mi już wysechł, także mam coś innego na sobie, cieszę się. Zaraz będę wstawiała kolejne pranie, pewnie Wam tam, może jak mi się uda nagrać, to wrzucę Wam... Jezu, pokazuję na tym bałagan w kuchni. Próbuję Wam zrobić ujęcie, jak wstawiam pranie, bo mam fajną pralkę. Fajną, słuchajcie, taką podświetlaną. Z przyciskami i w ogóle fajne dźwięki wydaje. Fajną praleczką mam. Czekajcie, włączę światełka tu, o. Czekajcie, też muszę mój ulubiony program znaleźć, o. Ja lubię najbardziej, jak one stoją właśnie, te światełka, w sensie nie mryga, nic tam nie świeci, taki o nie ten, tylko właśnie są takie po prostu kolorowe. Mega długie, słuchajcie, one są, że aż mi do ziemi sięgają. Musiałam to, wiecie, jakoś rozłożyć, żeby to po prostu jakoś się pomieściło. Tam w ogóle na górnej szafce też będę sprzątać, więc tutaj to myślę, że będzie troszeczkę tylko ujęć z przecierania skórzu, a w innym filmie, gdzie będziemy po prostu tamte półki sprzątać, to może posprzątam też lodówkę, bo tam by się też przydało, słuchajcie. I myślę, że przed tymi zakupami dużymi, które będę robić w Kauflandzie, o, choineczka.
Myślę, że przed tymi zakupami dużymi będę chciała, kochani, co? Posprzątać właśnie lodówkę, żeby już do czystej lodówki zapchać ją, tak wiecie, produktami. Mam do Was w ogóle pytanie, bo szukałam różnych przepisów, ale nie wiem, no ciężko mi się na coś zdecydować. Szukam jakiegoś przepisu na fajne takie ciasto na zimno, które jest z użyciem mascarpone. Jeśli macie jakieś sprawdzone przepisy, to dawajcie znaka. Tylko żeby to nie były przepisy takie, które mają pszenicę, jakieś tam wiecie, ciasteczka, jakieś takie rzeczy, nie? Bardziej takie nabiałowo, może, nie wiem, karmelowe, kokosowe, coś takiego, nie? Żeby one nie były po prostu z pszenicą. To jak macie jakieś takie deserki, wiecie, żeby można było zrobić, albo jakieś fajne ciasto do lodówki, to dawajcie znaka. Bo ja mam w planach zrobić właśnie sernik, tak jak wam mówiłam, kajmakowy i bezę Pawlowa. Właśnie z samych białek i na to krem kokosowy właśnie z mascarpone i z borówkami. Ale nie mam takiego, wiecie, chciałam taki deserek do lodóweczki sobie po prostu jeszcze zrobić, tylko nie mam pomysłu na niego. Więc jeśli znacie jakiś przepis taki prosty, jakiś, wiecie, niewymagający za bardzo, to dajcie znać. Sorry, że ja się tak kręcę, ale no tak mi ręka boli, słuchajcie, od trzymania tego aparatu, jest taki ciężki. No i co, otworzyliśmy sobie kalendarze, czy nie? Dajcie znać, czy otworzyliśmy. Słuchajcie, wpadłam na pomysł, żeby tutaj, bo jakoś mi tak łyso tutaj i ciemno. Jezu, jak mi oświetla teraz moje czoło. żeby dokupić tutaj światełek. Teraz będą w ogóle promocje, bo im bliżej ten świąt, tym ozdoby są tańsze. Słuchajcie, chyba mi się podłoga zarysowała. Czy to tak ma być? A nie, to tak na panelach jest. Boże, już się zlękłam. Słuchajcie, kupię takie malutkie światełeczka, ciepłe. I tutaj oplotę to wszystko wokół tych ozdób. Żeby tutaj się na tej półce też świeciło. Bo jak się zgasi światło, o zobaczcie, pyk. No to jest ciemno zupełnie, nie? Także kochani, pomyślałam, dobra, dokupię. I ładnie to jeszcze przy ozdobie, żeby się tutaj świeciło, bo tutaj wiecie, tu świeci, a tu jest tak ciemno, nie? Także kochani, rozłączam się, bo muszę zrobić miejsce na karcie i zaraz się do Was połączę, bo chciałam Wam jedną piosenkę pokazać. I w ogóle taki fun fact o mnie, że praktycznie przez te 20, czekajcie, 18 dni vlogmasa, które były, nie słuchałam ani jednego dnia świątecznych piosenek. Także brawo dla mnie, zupełnie nie wczułam się jeszcze w klimat. Także rozłączam się, robię miejsce na karcie i zaraz przywitam. Dogrywam końcówkę do tego vloga, w którym nic praktycznie się nie działo. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał. Chciałam z Wami poruszyć jeden temat jeszcze. Bo już widzieliście pewnie przed chwilą te ujęcia z tego sprzątania, co Wam nagrałam, które jeszcze muszę dograć, ale wsadzę to w ten moment. Powiem Wam, że ja się czuję tak tragicznie. Naprawdę, humor mam może lepszy, ale fizycznie chyba nie za bardzo, bym powiedziała, nie za bardzo. I kochani, chciałam poruszyć jeden temat. Bo tak Wam się spodobał ten temat, w którym mówiłam, że właśnie kobiety wchodzą w te związki kolejne bardzo szybko. I chciałam dzisiaj poruszyć, co Wy myślicie o tym, że mężczyzna jest z Wami w związku, ale jego matka czy mama się bardzo wtrąca i bardzo jakby wnika w jego życie cały czas, mimo że na przykład chłop ma już jest po 30 albo po 40 i mama jednak gra cały czas ważną rolę. Co Wy o tym myślicie? Bo ja uważam, że to w ogóle jest jakiś absurd. I uważam, że owszem, można jak najbardziej utrzymywać z rodziną super kontakty, niezależnie od wieku. Ale no jeżeli już chłop ma te 30-40 lat, czy nawet te 25, no to już nie traktujmy chłopa jak dziecko. I nie róbmy za niego rzeczy, nie załatwiajmy za niego jakichś spraw.
Nie wtrącajmy się w jego życie, w jego związek, w jego małżeństwo. Nie komentujmy partnerki i tak dalej, nie? I powiem wam, że raz mi się zdarzyło, że było coś takiego i to było strasznie upierdliwe, powiem wam, bo ja po prostu byłam cały czas obserwowana. Wiecie, jakie decyzje podejmuję, nie wiem, co kupuję sobie do domu, dlaczego to kupuję. Już nie wspominając, wiecie, o moim wyglądzie, to jak się ubrałam i tak dalej, że cały czas to było komentowane. Więc nie wiem, dajcie znać, jakie są wasze doświadczenia w tym temacie. Czy uważacie, że to jest okej, czy uważacie, że to jest przesada, ale moim zdaniem, jak już facet ma 40 lat, to może czas odciąć tą pępowinę przysłowiową i pójść dalej. Tym bardziej bardzo często też się zdarza, że ta para mieszka razem z mamą w jednym mieszkaniu i to już w ogóle jest katastrofa, bo wtedy tak, wy jako partnerki nie możecie no nic jakby zarządzać w tym domu. I cały czas jesteście jednak pod tym rygorem tej matki, tego waszego partnera, no nie? Także dajcie znać, co o tym myślicie. Napiszcie, piszcie komentarze. Jestem bardzo ciekawa. Wyobrażam sobie siedzenie w takim związku, no bo ja jednak już jak się wyprowadziłam od rodziców i poczułam, co to znaczy, to nie wyobrażam sobie... Czekajcie, bo jakąś wiadomość dostałam. To nie wyobrażam sobie, słuchajcie, jeszcze... wracać na takie mamusiowe klimaty. Tym bardziej jeśli w takim klimacie, wiecie, takim, że ktoś wam coś narzuca, komentuje, nie wiem, jakbyście chciały sobie ozdobić dom, no to też by były jakieś tutaj słowa w tą stronę wypowiedziane, więc nie wiem, czemu takie związki mają rację bytu, ale bardzo często się to zdarza i piszcie, co myślicie. Ja będę kończyć tego vlogmasa. Mam nadzieję, że się wam podobał. Przepraszam, że nie było mnie ten jeden dzień, ale pewnie nazwę ten vlogmas, że 16-17, żeby to miało, wiecie, ciągłość. Chociaż nagrywam to 17, tak? 17. Słuchajcie, otworzyłam... W ogóle informacja, nie? Taka trochę z innej beczki. Otworzyłam się, słuchajcie, na ludzi. Napisałam do jednej z grupek z mojego miasta, żeby się zapoznać. Także otworzyłam się po prostu na nowe koleżanki. Bardzo dużo osób się do mnie odezwało. Powiem wam, że aż mnie to przytłoczyło, bo to naprawdę nie spodziewałam się takiego odzewu. I musiałam się trochę od tego odgruzować. I jest szansa, że po prostu będę więcej wychodzić, że będę, wiecie, między ludźmi. I będę miała po prostu powody do tego, żeby rozpędzić to życie jeszcze raz i na przykład powody do tego, żeby się ładniej ubierać, żeby częściej myć włosy, żeby, wiecie, ogarnąć się. Tylko trzymajcie kciuki za ten mój szampon, żebym ja to... Naprawdę, no, ciężko jest, ale nie poddajemy się, walczymy dalej. Ja będę kończyć ten film, mam nadzieję, że się wam podobał. Zachęcam oczywiście do innych moich filmów, do komentowania, do subskrypcji, do dawania lajka. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!